Co tam? Szacunek. Jesteś obcy. Waż swe kroki. Czego wy ode mnie chcecie? Chcę walczyć. Powiedz, gdy będziesz gotowy. Opowiedz mi o zasadach tego turnieju. Biorą w nim udział młodzieńcy, którzy pragną wykazać się siłą i odwagą, ale również starzy wojownicy, którzy nie chcą zgnuśnić. W Nowigradzie i w Velen mają podobne zawody, ale tam to zwykłe mordobicie, a u nas małe święto. Mogę walczyć, choćby zaraz. Chcę najpierw porozmawiać z cudzoziemcem. Chodzi o Erykę. Widzisz ją? Ja muszę dzisiaj wygrać, bo ona patrzy. Wiem, że z tobą nie wygram. Chyba, że pozwolisz mi zwyciężyć. No dobra, umówmy się, że za pierwszym razem się podłożę, ale potem spróbujemy jeszcze raz. I wygra lepszy. Dosyć gadania! Walczcie! Obraziłeś wyspiarza, cudaku! Ramię w ramię! Jesteś obcy. Zwyciężył Valgard! Dzięki. Chyba dużo ćwiczysz? No. Się zastanawiałem, co wiedźmini będziecie robić, jak brak nie pasuje. Mógłbym spróbować swoich sił. Powiedz, gdy będziesz gotowy. Możemy zaczynać. W takim razie, walczcie! Na topór Hemdala! Ramię w ramię! Obraziłeś wyspiarza, cudaku! Ramię w ramię! Zwyciężył cudzoziemiec! Honor i chwała! Czekają cię dwa kolejne pojedynki, zanim otrzymasz szansę zostania mistrzem Skellige. Jeden z przeciwników to Einar. Znajdziesz go na Faroe. Drugim jest Grim z wioski Helmstein na Art Skellige. Słyszałem o tobie. Zaraz, zaraz. Coś mi się obiło o uszy. Słyszałem, że organizujecie tu walki. Dobrze słyszałeś. Jeżeli chcesz, możesz się popróbować.
Kim jest mój przeciwnik? A, ciekawski jesteś. Grym jest drwalem. Całą zimę spędza na karczemnych bójkach. W tym sezonie próbował sięgnąć po tytuł mistrza. Ale dupa blada, nic z tego nie wyszło. Jestem gotowy do walki. W takim razie walczcie bez litości, a pamiętajcie o honorze! Dawaj! Szybciej! No dalej. A niech cię stoją kozice. Zwyciężył Grimm, pokonując Geralta Wędrowca. Oczywiście przegrany może zażądać rewanżu, jeśli zechce. Zwyciężył Geralt Wędrowiec! Psia krew. Gdybyś chciał dalej stawać do walki na pięści, to możesz walczyć z Einarem. Czekacie na chętnego do walki? Witaj na naszym turnieju, Wiedźminie. Einar czeka na przeciwnika. Chcesz się z nim zmierzyć? Einar wygląda na niezłego zabijaka. To Benkarci, syn Lugosa Szalonego. Wdał się w ojca. Będziemy się bić czy gadać? Powiedz Einarowi, że jestem gotowy. Niech to będzie czysta i piękna walka. Jeśli zwyciężysz, czeka cię pojedynek z naszym mistrzem. Walczcie! A niech cię chuj! No chodź. No dalej. Dość tego. Ha!
Piękna walka! Gratuluję zwycięstwa! Czas na kolejne wyzwanie. Jeśli nie boisz się pojedynku z mistrzem, Olaf będzie czekał na ciebie na Anskellig. Ale mu uciąłeś? Trzeba ci dłużej na wyspach. O co chodzi? O moją narzeczoną i braci. Mikkel i Ulf popłynęli na Hindarsfjall po Agdę. Ślub za parę dni, a ich ciągle nie ma. Niedawno był sztorm i boję się, że mogło ich znieść na skałę przy Faroe. Nie jeden już tam stracił życie. Normalnie sam bym wypłynął na poszukiwania, ale muszę dopilnować, żeby przygotowano wesele jak należy. Powiadają, że Skelligijczykowi nie godzi się prosić o pomoc, ale nie mam wyjścia. Pomożesz mi? Poszukasz moich bliskich? Rozejrzę się. Musiały dopaść ciało na krótko po tym, jak dziewczyna się utopiła. Kaganek Keiry bardzo się tu przyda. Łaskawa Frejo, wybacz swoim synom. Mieliśmy przywieźć narzeczoną naszego brata na ślub, ale pokonał nas sztorm. Wszystko przepadło. Agda nie żyje. Jej posag utonął. Splamiliśmy honor rodu. Daruj nam, o szlachetna Frejo. Przestań, Mikkel. Freja nie zmyje z nas hańby, ale krew może. Zróbmy to jak trzeba. Tam, pod drzewem. Pomodlimy się, a potem zakończymy to wszystko. Masz rację. Tak będzie lepiej. Ślady stóp? Ciekawe, dokąd prowadzą. Skelligijski honor. Woleli zginąć, niż żyć ze świadomością, że zawiedli brata. Mam dla ciebie złą wiadomość.
Agda nie żyje. Twoi bracia też. Co? Jak to? Co ty mówisz? Storm zniszczył ich statek. Agda zginęła, a twoi bracia nie mogli znieść myśli, że cię zawiedli, dlatego wybrali śmierć. Proszę, może ten list coś ci wyjaśni. List? To wszystko, co mi po nich zostało? Przykro mi, nie znalazłem nic więcej. Spójrzcie, czyżbyśmy mieli przeciw... Przyszedłeś walczyć z Olafem. Od dawna czeka na godnego przeciwnika. Zazwyczaj takie turnieje odbywają się w karczmach albo na ulicach, a wy macie arenę. Królowa Birna ofiarowała swoje klejnoty na jej budowę. A gdzie jest Olaf? Pojawi się, gdy będzie miał przeciwnika. Chcę zmierzyć się z Olafem. Walki na pięści są tradycją z Skellige, a tutaj na Anskellig ta tradycja jest szczególnie poważana. Co to za tradycja? Na Anskellig żył kiedyś Duns Niedźwiedź, który zabijał monstra gołymi rękami. To turniej na jego cześć. Zgadzam się walczyć na śmierć i życie. Jak się nazywasz? Geralt z Rivii. Geralcie z Rivii! Wejdź na arenę! Jeśli zwyciężysz w tej walce, spotka cię zaszczyt pojedynku z mistrzem mistrzów! Jest naszą uświęconą tradycją. Przelana na tej arenie krew świadczy o sile klanu. Ten, kto dzisiaj zwycięży, zostanie mistrzem. Ale każdy, kto ma odwagę walczyć, jest bohaterem. Zaraza. Czy jest jeszcze ktoś, z kim mogę się zmierzyć? Na Skellige pokonałeś już wszystkich, którzy byli do pokonania. Jesteś mistrzem Skellige. Możesz być z siebie dumny. Obserwowałem cię i widzę w tobie ogromny potencjał. Może chciałbyś przejść z amatorstwa na zawodostwo? Nie rozumiem, co masz na myśli. Szukam kogoś, kto będzie w stanie zdetronizować mistrza mistrzów. W tym momencie tytuł należy do pewnego mieszkańca Skellige. I tylko ty możesz go pokonać. Musisz jedynie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy czujesz się na tyle mocny, by popłynąć na Skellige i rzucić wyzwanie mistrzowi mistrzów? Mogę spróbować. Znakomicie. Na wyspie Spikerok znajduje się arena, na której walczy aktualny mistrz mistrzów. Uprzedzę ich, że przybędziesz, żeby rzucić mu wyzwanie.
walczyć o mistrzostwo? Tak. To będziesz musiał poczekać, bo arena została zamknięta z powodu pewnego wydarzenia. Musimy wyjaśnić sprawę, żeby się to więcej nie powtórzyło. Każdy wygrywa z ulepechowcem. Tobie też się uda. Przyszedłeś zmierzyć się z duchem areny? Napraszam. Z ulepechowcem każdy wygrywa. Tylko daruj sobie te wszystkie... Gini, upiorze! Pokonam cię, duchu areny! Słyszałem je już setki razy i okropnie mnie nudzą. Nie jesteś typowym upiorem. Bo co? Bo nie wykrzykuję gruźb? I nie straszę cię śmiercią? Cóż, zwyczajnie mi się znudziło. Poza tym dokładnie wiem, co się teraz stanie. Rzucisz kilka obelg, przebijesz mnie mieczem, zniknę, ale za parę dni znowu tu wrócę. I tak będzie z każdym kolejnym, który tu przyjdzie po tobie. Taki już mój los. Mam tu sterczeć do końca świata i przegrywać każdą walkę. No, ale nie przyszedłeś tu na pogaduszki. Do dzieła! Pokonaj ducha areny! Chwytaj za broń. No chwytam, chwytam. Tylko zróbmy to szybko i bez nadmiernego patosu, jeśli łaska. No, udało ci się. Brawo. Za jakiś czas jestem z powrotem. Bywaj. To na nic. Ja pierwszy pokonałem króla pechowca, a on i tak zawsze wracał. Muszę wymyślić coś innego. Druidzi raczej słabo sobie radzą z upiorami. Ta, a ty może lepiej. Zawrzyj gębę, akurat on się znać może. To wiedźmin. Upiór nam się na arenie objawił. Nijak go ruszyć. Może byście coś poradzili. Może by mi poradził, ale musiałbym znać szczegóły. Co chcesz wiedzieć? Wiecie coś o tym upiorze? Kiedy się pojawił? Dziad mi opowiadał, że jego dziad opowiadał, że mówili na niego ulepechowiec. Zawsze przegrywał walki, ale też zawsze wylizywał się z ran. Nawet umrzeć nie potrafił jak mężczyzna. Aż któregoś dnia Jarl Tormar urządził turniej na arenie. Wtedy jeszcze przeciwników się losowało i Jarl wylosował ulepechowca. Jarl był pewny wygranej. Więc kpił z Ule, wyśmiewał go tak, że cała publiczność ryczała ze śmiechu. Kiedy wreszcie podniósł ręce w triumfie, Ule nie wytrzymał i wbił mu sztylet w plecy. Tormar umierając przeklął Ule. Obyś po wiek wieków przegrywał, tak powiedział. No i od tamtej pory Ule nawiedza arenę i ciągle przegrywa. Znaczy, że byli już tacy, którzy próbowali go pokonać. Żartujesz? Wszyscy go pokonują, a on biedak ciągle wraca i przez to nie da się normalnych walk organizować. Co to za arena? No, taka normalna. Dawniej był u nas taki zwyczaj, że najlepsi woje ścierali się na arenie. Walki na Spikerok słynne były na całe Skellige. Aż pewnego dnia zjawił się upiór. Skąd wiedziałeś? Mówiłem ci, że to wiedźmin, czarownik. Wie takie rzeczy. Mógłbym spróbować przepędzić tego upiora, ale nie za darmo. Jak ci się uda, płacimy jak za wygraną z czempionem. I jeszcze premię, jak już zarobimy trochę na walkach, które się tu potem po odczarowaniu odbędą. Chyba cię trochę poniosło. No, może trochę. A chuj tam, jak wiedźmin sobie z upiorem poradzi, to i premii będzie godzien. Niech będzie. Byle jednorazowo. Brzmi rozsądnie. Czekajcie tu na mnie. Załatwię to raz dwa.
Przyszedłeś z mnie. Chwytaj za broń. No chwyt. Pokonałem cię. Na to wygląda. Gratulacje. Ale jak to? Przecież miałem tu przegrywać aż po kres czasów. Co to? Słyszę jakby śmiechy i wrzawę, stukot pucharów i ten głos. Wzywają mnie na ucztę bohaterów. Ty dałeś mi wygrać. Wyzwoliłeś mnie. Dziękuję. Niech bogowie będą z tobą. Bywaj, duchu areny. Witaj. Duch nie będzie wam więcej przeszkadzał. Prawdopodobnie pije teraz miód z przodkami. Ha! Wiedziałem, że dasz radę. No Gunnar, moja wygrana. Masz. Założyliście się? Jakbyś tu był. Ja wiedziałem, że podołasz. Gunnar mówił, że mowy nie ma. Dlatego teraz taki skwaszony. Często widuję tę minę, gdy przychodzi do zapłaty. Bez obaw, tu ludzie są honorowi. To dla ciebie. I pamiętaj, że procent czeka, jak arena będzie otwarta. Będę pamiętał. Bywajcie. Żebyś walczył, ładnie, chodźmy. No nie krzyw się, to dobrze dla ciebie. Zwykły człowiek ma marne szanse w starciu z mistrzem ponad mistrzami. A ty przyszedłeś wyzwać go do walki, prawda? Czy jest coś, co powinienem wiedzieć o moim przeciwniku? Poprzednio musiałem walczyć z niedźwiedziem. Idź z nim. Zaprowadzi cię, gdzie trzeba. Oto mistrz mistrzów. Skalny troll. Raczej dojrzały osobnik. To będzie walka na pięści. Na pięści. No, oczywiście zapewniamy godny pochówek. Zgodny z wyznaniem kandydata. Nikt nie ma problemu z tym, że aktualny mistrz jest trolem? A czemu ktoś miałby mieć problem? To bardzo honorowy troll. Przyszedł i powiedział, że chce walczyć. Wcześniejszym mistrzem był Zama, zwany Upiaszczonym. Przydomek zdobył zanim troll wbił go w ziemię. A ten troll ma jakieś imię? Nie zdradzi imienia, dopóki nie zostanie pokonany. To błędny troll. Jeżeli nie przeżyje walki, to niewiele powie. Pewnie nie wyobraża sobie, że mógłby przegrać. A może po prostu myśli jak troll. Logika nie jest jego mocną stroną. Chcę się zmierzyć z mistrzem mistrzów. Jak się nazywasz? Geralt z Rivii.
Jestem gotowy do walki. Geralcie z Rivii, zaczynamy! Przeszła ci ochota? Dobra walka! Udało się. Geralcie z Rivii, w uczciwej walce pokonałeś mistrza mistrzów i zdobyłeś prawo do używania tego tytułu. Jeszcze dzisiaj roześlę wieści na cztery strony świata. Wraz z tytułem zdobywasz związaną z nim nagrodę.
jest płotka. Ludzie, poratujcie, chory jestem, nabity. Słucham? Ale Eustachy gdzie? Warto się tu rozejrzeć. I dobrze, trzeba miasto oczyścić. Żelazem i ogień. Jak chcecie, żeby było czysto, to dajcie przejechać. To gówno i ropa nie jest. Co nam przyniesie? Tak, tak. Zaraz. Witaj. Od dawna pomagałeś? Nie. Bywaj.
Dawaj tu jeszcze dycha. Ty se dycha. Czasem jeszcze dychają, jak kobieca wrzucają. Warto się tu rozejrzeć.